gazpacho do bakłażana? Niby są sosy pomidorowe z bakłażanem. Tygodnie może niekoniecznie będzie takie dobre. No nic, zrobiłem to. Wstawię, zobaczymy. Dzisiaj w kuchni obraliśmy sobie troszeczkę inną formę, co możecie zauważyć. Weszło trochę eksperymentowania, trochę pobawienia się, gdyż mam nową zabaweczkę, wakowarkę. I wpadłem na pomysł, że pobawię się trochę w fermentowanie. Trochę zgłębiłem wiedzę dzięki Aleksandrowi Baronowi o kiszonkach i fermentacjach. Sam miałem trochę wiedzę wcześniej, wiadomo, podstawa jak ogórki kiszone, jak może rzodkiewka, jak pomidory. Więc wpadłem na pomysł, że zrobimy fermentację w próżni. Dlaczego w próżni? Ponieważ możemy zamknąć składniki bez powietrza, a to powietrze zazwyczaj przeszkadza nam w fermentacji i potem się nam psują produkty, a nie zachodzą prawidłowe fermentacje, tak jak powinno to być. Zrobiliśmy tutaj bakłażana i bakłażan jest zrobiony na trzy różne sposoby, natomiast w każdym marynata jest taka sama. Czemu zrobiliśmy różnie? Ponieważ nie tylko na smaku chciałbym się skupić, ale tak samo chciałbym się skupić też na konsystencji, jaką potem uzyskam. Więc tak, tutaj mamy blanszowanego bakłażana. Tutaj jest obrany bakłażan i sama skórka zblanszowana, a tu jest totalnie surowy bakłażan. Czemu blanszowanie i czemu skórka blanszowana, tutaj cały blanszowany? Skórka, jak poczytałem sobie trochę o bakłażanie, bo też nie chciałem na sucho zaczynać, tylko też chciałem coś wiedzieć, żeby już takich podstawowych błędów nie popełnić, tylko już coś mieć, jakieś zanadrzu wiedzę. To dużo ludzi mówi, że jak się kisi surowego, to jest twarda skórka. Ale jakby nie chciałem też pominąć tego surowego, bo chciałbym wiedzieć na pewno, czy tak się stanie. Też, żeby nie było nudno, nie zrobiliśmy tylko na słono, tylko zrobiliśmy jeden tutaj eksperyment na słodko. Zrobiliśmy z jabłkiem blendowanym, takim kwaśnym, z dodatkiem miodu i cynamonu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale też nie pominęliśmy smaków ostrych i tak samo nie pominęliśmy smaków orzechowych, które bardzo bakłażan lubi. Jeżeli chodzi o ostre, to tutaj zrobiliśmy bakłażana takiego trochę jakby w gazpacho, można powiedzieć, takim hiszpańskim, tylko że trochę na ostro. Tutaj mamy bakłażana trochę jakby sezamowego z tahini i jogurtem. Z tego uzyskamy również produkt uboczny, bo z jogurtu powstanie nam serwatka, którą będzie można wypić, a z reszty wyjdzie nam taki serek, który też będzie można sobie zjeść na kanapkę na przykład. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj taki eksperyment też zrobiliśmy. Niedawno robiłem swojej dziewczynie takie fajne danie z orzechami włoskimi i trochę tym byłem zainspirowany, robiąc tą kiszonkę, tą fermentację na bakłażanie, ponieważ tutaj mamy orzechy włoskie, które były sprażone. Następnie były zblendowane i były podgotowane razem z sokiem z granata i wodą przegotowaną i troszeczkę miodu. Dzięki temu trochę zagęściło się i też bakłażan przyjmie fajne smaki i kwaśne, i orzechowe, więc też może być to ciekawe. Aby nastawić nasze kiszonki z bakłażana, będziemy sobie musieli tego bakłażana najpierw przygotować. Będziemy obierali i gotowali. Reszta będzie surowa. Obierki z jednego bakłażana i połowa bakłażana będziemy gotowali przez około 3 do 5 minut w zwykłej wodzie do miękkości. Następnie surowy bakłażan kroimy sobie na drobniejsze kawałki, tak aby nam wygodnie było to włożyć w worek. Zaczniemy sobie od marynaty jogurtowej. Tu będziemy potrzebowali 293 g jogurtu, 22 g tahini, 3 g cytryny, 7 g czosnku, 3 g soli, 1 g kminu. Następnie pomidorowa. Będziemy potrzebowali 170 g pomidora, my użyliśmy malinowego, 4 g świeżej kolendry, 40 g cebuli, 2 g papryki wędzonej, 1 g garam masali i 40 g oliwy. Tutaj mamy bakłażana troszeczkę po tajsku i do niego będziemy potrzebowali 40 g miodu, 20 g sosu sojowego, 4 g czosnku przeciśniętego przez praskę, 15 g sosu sriracha, 70 g oleju i 7 g oleju sezamowego. Bakłażan orzechowy włoski.
Będziemy do niego potrzebowali 66 gram orzecha włoskiego, prażonego, potem zblendowanego na pył, 100 gram przygotowanej wody i 20 gram granatu. To sobie wrzucamy na patelnię, zagotowujemy i chwilę gotujemy, aby złapało konsystencję taką gęstszą i żeby fajnie nam się to trzymało na tym bakłażanie. Bakłażan na słodko. Do niego będziemy potrzebowali 160 gram zielonego jabłka, takiego kwaśniejszego, 1 gram cynamonu i 12 gram miodu. To wszystko sobie blendujemy, wrzucamy do worka razem z bakłażanem i zamykamy próżniowo. Takie jakby przygotowane paczuszki odkładamy sobie na około tydzień do maksymalnie obstawiam 2 tygodni, choć będziemy to oczywiście obserwowali. To wszystko jest żywe, więc zobaczymy za tydzień, za 2 tygodnie, co z tego nam będzie wychodziło. Bo być może coś też nie wyjdzie, no jakby to jest żywy organizm, fermentacja to jest dość szeroki temat. Na pewno będą one pęczniały, ponieważ ilość gazów się będzie zwiększała przez fermentację. No to co, czekamy, co z tego będzie i będziemy próbowali. Widzimy się po 2 tygodniach, troszeczkę w innych okolicznościach ze względu na zapachy, które mogą się wytworzyć podczas kiszenia. Póki co jest to pozamykane w torbach, więc tego nie odczuwamy, natomiast po otwarciu może być to dosyć bardzo intensywny zapach, więc postanowiliśmy, że utworzymy ten filmik na dworzu. Pogrupowaliśmy sobie, tak samo jak było na początku i nie przedłużając już przejdźmy do degustowania. Pierwsze na ruszt wejdzie bakłażan ze skórką, który był kiszony razem z jabłkiem i z cynamonem. Najpierw ocenimy walory zapachowe. Pachnie trochę jak cydr, bym powiedział. Całkiem ciekawe, odświeżająco bardzo. Aż trochę mi ślinga poleciała. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest taka dosyć... Taka gąbkowata, bym powiedział. Jest to coś nowego, więc mam nadzieję, że kurwa przeżyję. Dokuje mi tu trochę soli. Smak? Trochę do chemicznego, muszę powiedzieć. Nie powiedziałbym, że to jest jakoś zajebiście udane, natomiast nie jest to tragiczne. Następnym będzie bakłażan w gazpacio. Otwieramy również. Tak samo pleśni nie widzę. Zapach ma dziwny. Teraz co z tym zrobić? Próbować czy nie próbować? Nie, tego chyba nie będę próbował. To jeszcze raczej nie wypał. Przejdziemy dalej. Na tym to polega właśnie, że eksperymenty nie zawsze się udają. Więc też nie ma co na siłę próbować, jeżeli coś nie zbytnio apetycznie pachnie. Następnym moim typem będzie bakłażan po azjatycku. Spęcznią ładnie. Więc znaczy, że gazy się wytworzyły. Wow, tutaj mocne... Nawet lekko mięsne smaki, bym powiedział. To jest bardzo ciekawe. Trochę zapach wołowiny taki. Powiedziałbym wam, że... Gdyby był sam środek, jakoś jeszcze może przetworzony, to spokojnie bym pomylił to z jakąś wołowiną duszoną w czymś i to jest wow, ciekawe. Sos może z tego nawet, co nie? Wziąć to, posiekać, wziąć podsmażyć lekko z cebulką, z czosnkiem i zrobić z tego sos. No, tu już się pomysły rodzą, więc tu może być coś ciekawego, to jest już ciekawe, fajne. Tu rzeczywiście się potwierdziło to, co myślałem, że skórka jest po prostu twarda jak kamień. Jeszcze twardsza niż normalnie, więc na pewno trzeba pamiętać o tym, żeby ją zblanszować przed całym kiszeniem. Następnym naszym typem będzie orzechy włoskie z tym granatem. Otwieramy, cyk. Zaraz zobaczymy sobie. Wysuwamy go, cyk. O! Czuć te orzechy, czuć ten granat. Nie śmierdzi, tak jak tamte, tak alkoholowo.
Wow, to jest ciekawe. Też. Następne coś takiego innego totalnie. Kwaśny. Orzechowy. To też jest fajne. A do czego to możemy go wstać? Bardzo, do deseru na przykład jakiegoś. To by mogło wpaść naprawdę fajnie w deser. Dobra, dajemy drugą szansę gazpacho. Może tym razem, jeżeli blanszowany był bakłażan, to będzie to lepsze. Zaraz zobaczymy sobie. Na sam koniec zostawiłem sobie w jogurcie i tahini. Zobaczymy zaraz, tutaj widać, że coś wypływało, jakaś powstała chyba pleśń, natomiast w samym środku nic nie widać. Tutaj fajnie od razu można zaobserwować właśnie, że oddzieliła się serwatka od jogurtu. Trochę ogórki małosolne. Coś takiego. Trochę ta sama fermentacja jak kimchi, bym powiedział. Lekko kwaśne. O kurwa. O kurcze. Fajne. Naprawdę fajne. Trochę właśnie jest ten... To jest chyba o ten kwas mlekowy chodzi, który występuje w nabiale. I to przez niego jest takie to kwaśne, rześkie. Jakiś sorbet z tego jako dodatek do, może do mięs, jako posiekana salsa jakaś z czymś. No tu też, też ma potencjał. Właśnie zakończyłem sobie pisanie a propos naszych faworytów. Bardzo jestem zadowolony z jogurtu z tahini, gdyż naprawdę fajne smaki tu powstały. Totalnie nie spodziewałem się tego, że będzie tak fajnie kwaskowe, nie będzie tak fajnie się wybijało to wszystko. I tak samo fajnie tutaj wybił się nasz sos sojowy razem z czosnkiem z chili, olejem sezamowym i olejem zwykłym. Mimo to, że sądziłem, że to się zakonserwuje po prostu przez ten olej, przez tą dużą ilość oleju, to i tak wyszedł ten kwasowaty smak, który normalnie nie występuje w bakłażanie, więc naprawdę te dwa uważam jako wygrane fermentacje w tym odcinku.